Bardzo proszę o spokój. Proszę bardzo, udzielam panu, bo tylko bardzo prosiłem na czasowo, żeby to w miarę ograniczyć. Jeżeli, to ja powiem tak, jeżeli jest więcej pytań, wątpliwości, ja naprawdę serdecznie zapraszam na poszczególne komisje. Nie mieliśmy tego w porządku obrad. No robię po prostu to, można powiedzieć, żeby panie przewodniczący, państwo mieli prawo się powiedzieć. Proszę bardzo. Ma pan. Panie Wiesław, panie Wiesław, proszę bardzo, ma pan. Tylko bardzo bym prosił, żeby pan się przedstawił, żeby to było w protokole. Dziękuję państwu, Rafał Jońca się nazywa. Biegam ze sprawami Bieżanowo. Panie Zbyszku, pierwsze pytanie. Kiedy pan nam odpowie na pismo? Już 4 miesiące. Ja już odpowiem. Pismo, proszę państwa, jest skierowane w sprawach, które po 80. Pan doskonale wie o tym, że bo pan napisał do nas odpowiedź o pismo, skoro pan większość rzeczy zna tę odpowiedź, ponieważ pan większość tych projektów wykonywał. No ale to może pan odpowiedzieć. Wykonywał pan większość projektów i pyta mnie pan o rzeczy, o które pan w Zwikicie zapewniał, że zrobił pan kolejny projekt, a nie robił pan. Dlatego ja nie będę na takie pytania, no bo trudno, żebym ja odpowiadał na panu na pytanie, że składał ofertę do Zwikitu na realizację ogródka Jordanowskiego, najpierw panu zrobił tam za jakąś tam kwotę. Bo a skąd pan wie, że takie odpowiedzi? Wiem, bo takie były rozmowy, no pan ze mną rozmawiał. Że zrobił to za darmo, tak? Nie, pan mówił, że zrobi to pan, tak dokładnie, w miarę za darmo. Pan... No i pierwszy etap, niech się pan dowie w Zwikicie, jak zrobił. Dobrze, pierwszy etap pan tego, ale drugi pan wstrzymywał pan, może powiedzieć, też pan dużo zrobił, pan potem okazało się, że pan doskonale o tym wie, jak było. Panie Zbyszku, ja prosiłem pana Staszka i pana, żebyście poszli do Zwikitu, bo mi odmówiono realizacji dalszej tego projektu, pamięta pan? Ja już panu powiem, no czy no nie, no proszę pana, no jak panu odmówiono z Zwikitu 7 listopada, proszę pana, pan pismo do nas złożył 27 grudnia. No. Ja byłem w dniu, nie pamiętam, 27 września, ja byłem w październiku w Zwikicie, było poinformowane, że pan złoży wniosek o ofertę. W dniu 7 listopada wpłynęły do Zwikitu oferty na realizację ogródka przy ulicy Popiełuszki. Firma Modus 24 tysiące, pan Rafał Jońca 36 tysięcy, więc można powiedzieć, no myśmy nie mieli wyboru, co ja panu miałem odpowiadać? Ale nie, nie, no spokojnie, pan podał pan oferty 4 innych kolejnych firm? Proszę? Pan, ale nie, już podpowiadam panu, pan Modus, państwo nie wiem, czy Modus firma, pan 36, kolejne firmy po 40 tysięcy, 40, 43, 46. No czy ja też tak by nie wiem, o co chodzi. Pan skierował pismo do nas, że nie realizujemy ogródka przy ulicy Popiełuszki. Pan był jednym z wykonawców projektu. Panie Zbyszku, no cóż pan opowiada? Ale jak nie, no proszę pana, no przecież to nie jest pismo z Wikitu, no to nie jest moje pismo. No. Ale cóż pan opowiada? Ja załatwiłem pierwsze papiery. Dobrze, ale pan obecnie nie widzicie, proszę pana, no nie, nie. No ale to jest moja praca i mogę sobie chodzić gdzie chcę, przepraszam. Tak, oczywiście. Oczywiście, proszę bardzo, następne pytanie. Jeżeli pan ma następne pytanie, to proszę pytać. No to dlaczego teraz została wybrana KS Baszta do dofinansowania, a nie na przykład Bieżanów Jankowicz? Już odpowiem panu, radny miasta Krakowa trzeba o to pytać, nie jest to zadanie dzielnicy. Już odpowiem panu, dzielnica zrealizowała 2 projekty, które były realizowane po spotkaniu. No ale nic się u nas nie dzieje. Po spotkaniu na 800 Bieżanowa, już odpowiem panu, jak to można sprawdzić, była z mojej woli deklaracja, że realizujemy projekt modernizacji klubu Bieżanowianka. Z dzielnicy było zapewnienie, był pan prezydent w maju czy w czerwcu 2011 roku, że jeżeli dzielnica to zrealizuje, będzie próba sfinansowania tego, no w latach 80. Niestety nie umiem panu powiedzieć, trzeba radnych miasta, nie ze środków dzielnicy jest to realizować. No to po co rada dzielnicy, jak ja mam wszystko pytać radnych miasta? Ale już powiem panu, to nie jest środki, no i jeżeli pan mamy środki, środku, no ale to, no, to nie można napisać w piśmie, że nie macie środków. Już od panu odpowiem, 1,5 miliona złotych, pan doskonale o tym wie, 1,5 miliona złotych kosztuje koszt przebudowy baszty, które mamy na modernizację infrastruktury sportowej 100 tysięcy. W tym momencie nawet jest 100 tylko 84. No dobrze, ale to dlaczego Baszta, a nie Bieżanowianka? Na przykład to jest powiem panu, ale siatkówka plażowa? To nie my jako rada. To jest wniosek prezesa klubu sportowego Bieżanowianki, mogę panu pokazać. W porządku, nie panu wierzę. Ja panu pokażę pismo, to jest kwestia wiary, tylko kwestia faktu i dokumentu. Chce pan już panu wyciągnąć? Nie, nie potrzebuję. No ale no to coś się dzieje u nas na Bieżanowie, jeżeli coś się zawsze dzieje w innym rejonie. Jak powiedział pan radny, my też płacimy podatki. No jak nie wyżywamy? To my musimy o wszystko. O przychodnię nową staramy się. O ogródek Jordanowski staramy się, bo chcieliście nam za przyczyniem walnąć jakiś obelisk, no. Znaczy, nie, albo parking, no, nie, momencie. Kto panu powiedział o obelisku? To jest pierwsza ale sprawa. Ale no, to ktoś mi powiedział. No i ale już powiem panu. Już powiem panu. Niech pan sobie sprawdził. Powiem panu tak. Chodzi o ten na 800 lecie. Pan doskonale o tym wie.
jaka była intencja rady, że od początku jest ogródek, który nie popiął uczni, jest wpisany do wieloletniej prognozy finansowej ze środków Rady Dziennej 12 na ten rok jest 60 tysięcy, o ile mnie pamiętam. Dobrze, na przyszły wtedy 60 i jeszcze zostaje 12. Wiem lepiej niż pan, ale ten, ale to nie o to chodzi, ale musimy nie wszystko chodzić sami. Jeżeli pan twierdzi, że pan lepiej idzie, to na to pan pyta. Nie, bo stają mieszkańcy, ja nie muszę znać odpowiedzi. Nie no, pan powiedział, że pan wszystko wie lepiej niż ja. No to mówię, no nie bardzo wiem, dlaczego pan nie pyta. Proszę, jeszcze, że ma pan jakieś pytanie. No nie, bo pan powiedział, że jakie są środki. Ja pan odpowiedziałem. Proszę bardzo, pani. Ja mam pytanie, Anna Tyniec, jestem mieszkańcem ulicy Polskiego. Jakkolwiek sama jestem zainteresowana tym, że ulica Polskiego nie posiadała chodnika, bo musiałam go odśnieżać, ale chciałam zapytać, jak długo jeszcze mieszkańcy, którzy tą ulicą muszą się przemieszczać, jeździ tą ulicą również autobus komunikacji miejskiej, będą musieli chodzić środkiem ulicy, ponieważ ulica nie ma chodnika. Ten chodnik od kilku lat były różne przymiarki do zrobienia chodnika na tej ulicy. Były również spotkania z mieszkańcami na terenie Bieżanowa. Natomiast to było jakieś 5 lat temu. Od tamtego czasu jedyne co słyszymy, że będzie remontowany kawałek chodnika na tym kawałku Lipowskiego, na którym jest. Natomiast reszta nie będzie nigdy robiona. Chodzą tamtędy ludzie, dzieci do szkoły, ludzie do kościoła, bo to jest taka ulica. No, jest absolutnie nie do użytku. Dobrze, ja już pani odpowiem. Chodnik przy ulicy Lipowskiego, rada dzielnicy, no można powiedzieć wielokrotnie, nie chcę powiedzieć od którego roku, czy ciągle przeznaczamy środki na ten chodnik, na budowę tego chodnika. Natomiast jest problem tego typu, że żadną infrastruktury komunalnej i transportu oraz inspektorzy tam pracujący twierdzą, że nie ma możliwości przebudowy samego chodnika bez modernizacji ulicy i ja na to mogę państwu, jeżeli państwo chcecie, stosowne dokumenty dostarczyć. To są notatki nie tylko, to są notatki przez inspektorów obsługujących naszą dzielnicę z zarządu infrastruktury komunalnej i transportu, a więc zarządca drogi. Rzeczywiście myśmy od 3 lat bodajże usilnie czynimy starania, by ten chodnik tam wybudować. W tym roku okazało się, i co roku są przeznaczone środki, co roku trwają, no można powiedzieć, bardzo mądrolne spotkania, w których niestety mówię, nie wynika nic, ponieważ inspektor twierdzi, że prawo budowlane mówi jasno, że ulica nadaje się cała do modernizacji i nikt nie podpisze modernizacji chodnika. Koszt całości modernizacji ulicy to jest kilka milionów złotych i to przekracza środki finansowe możliwości dzielnicy. Rozumiem, że nie będzie nigdy. Ja powiem tak, nie wiem czy nie będzie nigdy, tylko odpowiedziałem pani, jeżeli pani pyta, czy dzielnica sfinansuje całość modernizacji... Ja zapytałam, jakie są losy tego, żeby stworzyć ludziom godziwe warunki funkcjonowania na tej ulicy. Nie, to ja pani odpowiedziałem, no jakie są możliwości. Dziękuję bardzo. Proszę ja jeszcze jedno słowo, jeżeli można. O temacie klubu Bieżanowianka. Jako, że na Dolinę Serafy wpływają od państwa, w tym chyba od pani też. Każda się nazwisko kojarzy, może imię, nie to. Jedna osoba, no to od pani w takim razie. Bardzo nieprzyjemne pisma. Bardzo nieprzyjemne, bardzo trudne sprawy się załatwia na mniejszym lub większym forum i można się porozumieć. Natomiast ja osobiście o zburzeniu klubu Bieżanowianka dowiedziałam się wracając z dworu Czeczów. Na zebraniu do dworu Czeczów poszłam ulicą Jaglarzów, a wracałam koło kościoła i wtedy zobaczyłam, że po prostu nie ma tego budynku już, dlatego że nikt nie porozumiewał się ani z radą, ani z całą, ani z jednym radnym, ani z 5. Po prostu zarząd klubu PSK-u, nie wiem z kim, zapytajcie państwo, podjął taką, a nie inną decyzję i proszę nam wierzyć, że nie jest to nam obojętne, ale była to dla nas taka sama niespodzianka, jak i dla mieszkańców. Więc proszę? Nadzór budowlany, ale wydał na czyjś wniosek, prawda? Bo przecież nadzór budowlany nie działa na zasadzie, że siedzi i pyta się każdego po kolei, czy by chciał wyburzyć budynek, prawda? Tylko ktoś się do nich musi... Wydaje mi się, że nie do końca ma pan dobre informacje, więc proszę sobie to sprawdzić do końca, a potem... Z strony kościoła, która się chodziła, obsypywała się od jakiegoś czasu. Jeszcze kiedy to na cudzysłów się w końcu walnęło. To w takim razie, dlaczego pojawiają się bardzo krzywdzące opinie, że budynek był wpisany w rejestr zabytków, to nie jest do końca prawdą. To prosiłbym bardzo nie rozciągać pojedynczych maili, proszę państwa, no bo to mówię, Ja mówię, to nie jest tak wprost, jak się państwu wydaje, że zbieramy się tu głównie, bo to już
chodniczek działać na szkole. Będzie chodnik diaglarzów poprawiany na wiosnę, bo ja mam również jedną parę oczu i widzę, jak to jest zrobione, ponieważ przyszła zima, śnieg, więc nie ma możliwości, żeby tam zrobić jakąś korektę. I proszę mi wierzyć, że to, że napisał ktoś z Państwa, nie wiem, albo to było nazwisko Jońca, albo było nazwisko Tyniec, ja to wygrzebię, bo to przecież nie jest problem, że głupotą radnych, myślenie, które się zaczynało na poziomie XIX wieku, jest to, że piszą o remoncie chodnika, a nie o budowie. Wszelkie inwestycje są blokowane, więc jeszcze się nam wydawało, że może to ugryziemy jako remont. Ten chodnik przy Lipowskiego właśnie. Więc proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, jak Państwo sobie wyobrażacie, bo nie po to. I napisała ostatnio chyba Pani, albo ktoś z Państwa, ja tutaj mam wydruki tego, że problem Serapy jest problemem nośnym. Jest problemem nośnym, bo jest kwestia budowy zbiornika i jeżeli jedna ciocia Bieżanowa była sześciokrotnie zalana, to nie można koło tego przejść obojętnie tylko dlatego, że w ubiegłym roku była susza. Więc proszę mi wierzyć, że zarówno na głowie w całej Rady, jak i nas, radnych Starego Bieżanowa, jest to, żeby zadbać i o dziury, i o chodnik w drodze, i o chodniki, i o miarę uregulowanie tej Serapy, na ile potem. W 2003 roku był zrobiony kosztorys na 11 milionów chyba, prawda, panie Stanisławie, regulacji Serapy, a od pana prezydenta dostaliśmy 500 tysięcy. Więc proszę się też zastanowić, jak tym gospodarować. A poza tym proszę jeszcze jedno przyjąć do wiadomości. To, czym my tutaj gospodarujemy, to są wyłącznie wirtualne pieniądze, prawda? Wyłącznie wirtualne, które częściowo idą potem do kasy z IKIT-u, tu tam śmak i oni są wykonawcami i oni tym gospodarują. Więc to nie jest zła wola, bo niby w imię czego mielibyśmy działać na szkodę tego osiedla, w którym my żyjemy. W takim razie chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że jeżeli pani w ten sposób stawia sprawę, nie użyłam na pewno żadnego takiego... Ale proszę Państwa, mam do Państwa prośbę. No, chciałam tylko prosić o jedno, że radni mogą skorzystać również z potencjału, jakim dysponują mieszkańcy. Jest możliwość zwołania przez radnych zebrania mieszkańców. I na pewno nie będzie tak, że jeżeli w takiej sprawie zostanie zebranie mieszkańców zwołane, że nie pojawi się na nim nikt i nie uda się zebrać kolejnej klasy podpisów, która będzie dla Państwa wygodną podkładką w rozmowach z Kipoli i dalej na temat drażliwych jakichś. Dobrze, pan Stanisław jeszcze i będziemy kończyć. Jedno zdanie. Wielokrotnie były takie zebrania zwoływane. Na ogół prosimy księdza proboszcza, żeby ogłosił, bo to jednak jest takie, prawda, szerokie forum, ale niezależnie od tego ogłaszamy na dowienie Serapy. I odzew był raczej, można powiedzieć, że prawie zerowy. Proszę bardzo, pan Stanisław i będziemy kończyć. Jeszcze proszę. Tak, sprawy Bieżanowa, jak ja znam, chyba nie ma tutaj na tej sali drugiego człowieka. I tak długo, jak ja się tym zajmuję, też nie znajdę na środowisku. Chciałem tylko przypomnieć, że gdy byłem ja przewodniczącym dzielnicy, nie miałem żadnego radnego miejskiego, rady miasta do pomocy, bo nie było z Bieżanowa Starego nikogo, to udało mi się zrobić nowe przedszkole sześciooddziałowe, dwór Czeczów przywrócić, zrobić dom kultury, a mieliśmy gangrenę po prostu. Byłem tu na tej sali wyzywany od najgorszych. W tym czasie przewalczyłem z biedną młodzieżą, alkoholikami i narkomanami. I proszę Państwa, w tym czasie, gdy ja byłem przewodniczącym, następujące ulice były. Bogucicka kompleksowo zrobiona. Za mojej kadencji. Bajga Południe kompleksowa, Bajga w ogóle cała, kompleksowo zrobiona. Pruszyńskiego, Mogiłki, Kabeli, Flanka, Grzecha, Jędrzejczyka, łącznie z kanalizacją opadową. W tej chwili kompletnie na nic nie ma pieniędzy. I ja znam doskonale problemy ulicy Lipowskiego. Ulica była niszczona przez powodzie także. Ostatnie powodzie 2007, 2012, 2010 roku, 97 i 2010 roku. Jest przygotowany projekt, proszę Państwa. Projekt, który przechodził bardzo trudne rzeczy, bo ZIKIT żądał zatok autobusowych na ulicy Lipowskiego, zatok autobusowych, ale nie żądał takich zatok na ulicy Bieżanowskiej, gdzie ruch jest 10-krotnie większy niż na ulicy Lipowskiego.
I moja rada jedynie dla mieszkańców ulicy i Bieżanowa, chodzić środkiem ulicy, nie ustępować samochodu, zrobić nieposłuszeństwo wobec miasta. I wtedy się znajdzie, proszę Państwa, na pewno znajdą się środki na to, żeby zrobić. Dobrze, ja dziękuję. Ale ostatnie dwa pytania, proszę Państwa. Mieszkam na ulicy Bajdra. Ale powiem takie pytanie następujące. Bo tutaj Państwo dosyć wymijająco w stosunku do nas odpowiadacie, albo nie mam pieniędzy, ale czy Rada nie powinna też się zająć tym, żeby od Rady Miasta wyciągnąć większe finansowanie? Ale to nie o to chodzi. Mam dwójkę dzieci. Od 30 lat, odkąd mieszkam w Bieżanowie, nie zauważyłem żadnego postępu. Tutaj te 3-4 remonty, które pan Stanisław wymienił, no dobrze, ta skocznia narciarska na ulicy Pruszyńskiego jest wspaniała, zwłaszcza jak się jeździ małym autobusem lub samochodem własnym, to rzeczywiście można sobie krzywdę zrobić. To jest masakra, co to jest tam zrobione na końcówce ulicy Pruszyńskiego. Natomiast przy szkole podstawowej nie jest budowana żadna infrastruktura dla dzieci. Są budowane coraz to nowe domy i dzieci już się nie mają gdzie bawić. Nie mogą dojść do przedszkola, bo nie ma chodnika. A w tym samym czasie przy ulicy Jerzmanowskiego nie ma problemu, żeby zrobić jakiś remont, żeby w innych miejscach. Proszę Państwa, ja mam taką propozycję, od roku się z nią noszę. Odłączmy Bieżanów od Krakowa. To będzie najlepsze rozwiązanie, ponieważ patrzymy na Kokotów, nie ma problemu. Jest plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Patrzymy na inne części Wiliczki, Wiliczka się rozwija doskonale. Natomiast o Bieżanowie sobie Państwo przypomnieli teraz, bo jest rocznica 800-lecia. No chyba trochę za późno. Dobrze, pan chciał jeszcze wyjaśnię pewną rzecz. Proszę Państwa, na spotkaniu z okazji przygotowawczym do 800-lecia Bieżanowa pan prezydent Majchrowski i pan prezydent Szmiel powiedzieli, że jedyną osobą, która jest do kontaktu z prezydentami w sprawach Bieżanowa, jest nie kto inny, tylko radna z Bieżanowa. Tak jest. Pani Mroczek, radna z Bieżanowa. Żebyście wiedzieli, tu na tej sali w ubiegłym roku była raz na sesji nadzwyczajnej. Ani razu nie fatygowała się na sesję normalną. Więc to macie radną z Bieżanowa, która tak dba o Bieżanów, która została wyznaczona przez prezydentów na jedynego kontaktującego się w sprawach Bieżanowa. Ja odpowiem Państwu tak, jeżeli pan pytał o ten ogródek, tak jak mówię, my go mamy wpisanego do wieloletniej prognozy finansowania, to będziemy go robić. Był problem tam ogródkiem Jokanowskim, bo pan pytał. Odnośnie konserwatora nabytku, no udało się te przez kwoty przeskoczyć. No trwało, to niestety trwało, nie jest ta procedura od Rady Wykonania. Natomiast odpowiadam wam, to będzie realizowane. Proszę bardzo, pan chciał jeszcze zapytać i będziemy kończyć, bo na przykład mamy sporo punktów jeszcze istotnych i... Proszę bardzo. Miasta na 2, 3, 4 lata, my do tej inwestycji przystąpimy. Tych środków na dzień dzisiejszy w budżecie miasta nie ma, ale jak powtarzam, Rada Dzielnicy 12 nie jest w stanie udźwignąć tego finansowo. Na pytanie w zasadzie tylko odpowiedzi od Bieżanowa, powiedzmy, udługienie, nie wiem, komunikacji, wyjście na ulicę i tak dalej, przyliczenie na to, że Państwo nas po to, że mamy przeklapane i wtedy może miasto na nas ma zwrócić uwagę dopiero. Tylko taka droga nam tutaj mieszkańcom. Ja jeszcze jedno dodam. Miasto dostało tak zwane środki powodziowe od premiera Tuska. Ze środków powodziowych zrobiono w Bieżanowie kawałek ulicy Bieżanowskiej, a ten Bieżanów był najbardziej dotknięty i zaczęto robić ulicę Mała Góra, która kompletnie nie ma nic wspólnego z uszkodzeniami powodziowymi, ale tylko dlatego, że tam powstają wielkie osiedla mieszkaniowe. Ale o tym, że zniszczone ulice kompletnie były, Bieżanowska, Korepty, Lipowskiego nawet, ta właśnie Lipowskiego, to nasza radna się o to nie upomniała. Dobrze, będziemy, proszę Państwa. A jeszcze z tych środków powodziowych zrobiono ulicę Walerego Sławka. Walerego Sławka, bo wielkie osiedle. A co tam, jakie szkody powodziowe były? Prokuratorska sprawa. Dobrze, ja powiem tak Państwu, jeżeli naprawdę macie Państwo pytania, zachęcam przyjść na komisję.
Ja wiem, że z czasem będą inkluzywane. COVID odbywa się po południu, nawet jeżeli jeden mieszkaniec przyjdzie, będzie nam łatwiej, bo tak jak mówię, niestety nie mogę dzisiaj więcej czasu poświęcić Państwu, bo mamy sporo i obawiam się, że nie, proszę. Na stronie internetowej dzielnicy. Na stronie, ja pan zadzwoni tu zawsze przed sesją, ogólnie tydzień przed sesją są komisje. Można dzwonić, pytać, jeżeli na stronie ja się ukażę po prostu parę dni wcześniej, można pytać zawsze, tu jest rozpiska. Można tu dzwonić, pytać. Ja dziękuję bardzo Państwu za przyjście, uwagi.